Cześć, tutaj Tomkos. Witam was w kolejnym odcinku mojej serii Sam na Sam z Minecraftem. Tak, kolejny odcinek. Właśnie zaczęty. Jest noc, więc się prześpię i zaraz powiem, co chcę zrobić w tym odcinku. Tak, w tym odcinku mam zamiar zrobić wieżę. Dobra, pewnie Enderman przeniósł. Tak, wieżę mam zamiar zrobić z cegieł. Sandstone'a stworzył Creepera i kamiennych cegieł. No i mam to zamiar zrobić w takim układzie. Gdzieś tutaj trochę dalej. O, tutaj jest ładnie, równo. Mam zamiar to zrobić w takim układzie. To będzie 3x3 wieża, że tutaj kamienna cegła, tutaj kamienna cegła, tutaj kamienna cegła, tutaj kamienna cegła. Dalej, tutaj sandstone, sandstone, a tutaj cegła, cegła. I wychodzi taka bardzo mała wieża z tego, ale no to jest pierwsza, więc nie musi być też bardzo duża. I dalej mam zamiar zrobić tak, że tutaj cegły, a tutaj sandstone. Ach, źle zrobiłem, czy nie, wszędzie jest ta twarz creepera, więc tak. I tutaj dalej kamienne cegły, tutaj jeszcze drzwiczki trzeba będzie zrobić, ale nie mam kilofu, więc na razie nie będę robić. I właśnie ja tutaj będę sobie robić i mówić. Ja bardzo dawno nie zrobiłem tego odcinka, a to głównie dlatego, że nie miałem czasu i nie miałem pomysłu szczególnie na to, co zrobić, bo po prostu ja nie mam zamiaru robić takich odcinków, w których no po prostu sobie chodzę i gadam nie wiadomo o czym. Jak robię odcinek, to wolę powiedzieć o czymś konkretnym, zrobić coś konkretnego, a nie tak gadać bez sensu. No, trochę mi to zajmie. I ja coś tak myślę, że część pracy, że tak powiem, wykonam poza nagraniem, dam pauzę, bo to nie jest według mnie, przynajmniej według was pewnie też, to nie jest ciekawe, jak się buduje, tylko nic nie robi. Więc ja jeszcze trochę pobuduję, tak, a potem dam pauzę i będzie już robione poza nagraniem, ale potem wrócę. Ach, źle to zrobiłem. O ja, i teraz muszę wracać po kilof. Nie fajnie. Ale od razu wykopię drzwi. To akurat fajne. Jeszcze wezmę dirt, żeby tam się jakoś dostać. No. A potem jeszcze chyba zrobię taką ścieżkę prowadzącą do tego. Ciach, ciach. I mamy. Teraz dostaniemy się na górę. I jest wykopany. Teraz tak. Ciach, ciach. Tak, tak. Tak, 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 tak. No więc, jak już mówiłem, ja resztę prac związanych z tą wieżą wykonam. Wykonam po prostu na pauzie. Ja się z wami żegnam, ale tylko na chwilę, bo już zaraz powracam. Powrócę, jak będzie wieża skończona. Cześć, ale zaraz się widzimy.
Cześć, witam was z powrotem. Tak, wieża jest już zrobiona, ale ja ją pokażę w pełnej okazałości dopiero jak się prześpię, bo nie mam zamiaru walczyć kilofem z jakimiś mobkami. Dobra. Co to tak mało mobów? Mam dobry level, mam. Normal. Ok. No to jest wieża. Wiem, taka nieduża, ale jak dla mnie fajnie wygląda. Szczególnie od środka. No. Ale jeszcze trzeba zrobić drabinki, żeby jakoś tam na górę wejść. O, trochę mam desek, to spoko. Patyków już nie mam, bo wszystkie spaliłem. Jak przetapiałem cobblestone na stone. 24 drabinki za mało. Tak. Jakoś tak dziwnie to rozłożyłem. Jest. Tak, tak, tak. I to już będzie wszystko. 54 drabinki. Raczej wystarczy. Może nawet będzie za dużo. No. Więc kładzie. Jest, kładzie się. I teraz. Tak. Jeszcze. Czasem mi naprawdę mozol nie idzie. Kładzenie drabinek. Ale teraz jest wszystko ok. I już są drabinki. Jeszcze tutaj trzeba dać. Tylko żebym tutaj nie wyskakiwał, tak? Bo to nie będzie zbyt fajne. Albo, o, wiem. Tam się zrobi wodę. A, dobra. Zniszczymy tą drabinkę. A tam zrobię wodę i jakby co, to będę spadał do wody. Nie mam wiaderka, więc muszę sobie zrobić. I od razu może zrobię nieskończone źródełko wody. Przy okazji. Jest wiadro. Ale to wszystko będzie w kolejnej części odcinka, bo tutaj już mi się limit kończy. Tak więc żegnam, ale zaraz już będę w drugiej części. Cześć!